Każdy dyktator marzył o cudownej broni, która pokona jego wrogów i pomoże mu podbić świat. Stalin dostał taką broń, można powiedzieć, w prezencie. Nie podbił świata, ale odparł nią niemiecki pochód na wschód. Broń ta nie była efektem pracy naukowców ani żadnych eksperymentów. Jej historia jest starsza od ludzkości. Już wiele razy zapisała się na kartach historii. Zapraszam dzisiaj Państwa na kolejny odcinek Ukrytych Historii. Rosja to wielki kraj. O jego zdobyciu marzyło wielu. Udało się to tak naprawdę jedynie Mongołom i Polakom. Bardzo surowy klimat, ogromne przestrzenie. To wszystko powodowało, że warunki, jakie musieli spełnić przyszli zdobywcy, bardzo mocno ich odstraszały. Najbliższym nam historycznie pierwszym śmiałkiem od czasów polskich wypraw na Moskwę był Napoleon Bonaparte. W piękny czerwcowy dzień 1812 roku jego wielka armia wyruszyła na wschód, a celem było zdobycie tronu Kremla. Wyprawa Napoleona na Moskwę pomimo odnoszonych pierwotnie sukcesów musiała się zakończyć klęską. Z surowym, zimnym klimatem Rosji nie poradziłaby sobie nawet szarża Polaków, taką jaką mieliśmy pod Samosierą. Tym przeciwnikiem, który zdołał pokonać Boga wojny, była rosyjska zima. W 1812 roku armia Napoleona Bonapartego liczyła sobie 400 tysięcy żołnierzy. Z wyprawy na Moskwę wróciło niespełna 10 tysięcy wyczerpanych i kalekich ludzi. To był koniec marzeń Napoleona o podboju Europy. Koniec jego marzeń, koniec jego zwycięstw. Nawet Napoleon przekonał się, co to znaczy Dziadek Mróz. Rosyjska zima wystąpiła także w roli głównej w II wojnie światowej. Hitler, podobnie jak Napoleon, po opanowaniu sytuacji w Europie, gdzie tylko Wielka Brytania broniła się przed niemiecką inwazją, postanowił ruszyć na ZSRR. Nie wnikając w sytuację geopolityczną i hipotezy, według których Hitler zaatakował Rosję prewencyjnie, uprzedzając atak Stalina, sytuacja z roku 1812 powtórzyła się. Rosjanie cofali się w chaosie, a armia niemiecka parła szybko naprzód. Ofensywa rozpoczęta w piękny czerwcowy dzień 1941 roku była początkiem końca Hitlera i jego marzeń o podboju Europy, a następnie świata. W grudniu 1941 roku piękny sen Niemców o podboju Wielkiej Rosji zamienił się w koszmar. Mimo sukcesów, jakie na mapie wyglądały imponująco, ofensywa utknęła. Utknęła w śniegu. Wojskom Hitlera udało się dotrzeć pod Moskwę oraz Leningrad. W trakcie marszu zdobyli również inne miasta, wcześniej ogołocone przez Rosjan, którzy zastosowali taktykę tzw. spalonej ziemi. Ta taktyka dobrze sprawdziła się w czasie inwazji Napoleona. Brak dróg oraz typowa rosyjska zima z temperaturami do minus 30 stopni pokonała dotąd niepokonany Wehrmacht. 5 grudnia 1941 roku ruszyła kontrofensywa radziecka, której marsz zakończył się w 1945 roku na ulicach Berlina. Kolejny raz w roli głównej wystąpiła największa i niepokonana broń Rosji – Dziadek Mróz.
Jednym z ciekawszych aspektów II wojny światowej było oblężenie Leningradu, które trwało 900 dni. Niemieckie wojska okrążyły miasto, odcinając je od dostaw żywności i amunicji. Oblężenie trwało 2,5 roku. Jednak miasto zostało niezdobyte. Jak udało się przetrwać 3-milionowemu miastu? Znów na ratunek przyszła rosyjska zima. Zamarznięte jezioro Ładoga stało się ratunkiem dla miasta. Po jego tafli udało się przeprowadzić konwoje, które zaopatrzyły miasto w żywność i amunicję. 30-kilometrowa tak zwana droga życia po zamarzniętym jeziorze uratowała miasto. Mimo śmierci 1,5 miliona mieszkańców i żołnierzy, Leningrad przetrwał. Dziś jest to Sankt Petersburg. Jeśli podobał Wam się nowy odcinek, to zostawcie po sobie jakiś ślad. Komentarz, subskrypcję, lajka. Pamiętajcie również o dzwoneczku, czyli powiadomieniu o tym, kiedy na kanał wpłynie kolejny film z serii Ukryte Historie. Jeśli Wam się bardzo podobało, możecie również zostawić po sobie pewną donację. To można zrobić poprzez portal patronite.pl. Tam wpisując Ukryte Historie znajdziecie nasze konto, nasz profil i tam możecie już 5 zł miesięcznie przekazywać, a są również inne ciekawe progi, do których zapraszamy. Również mamy zbiórkę na portalu pomagam.pl i tam również możecie zostać mecenasami każdego odcinka. A mecenasami kanału Ukryte Historie są Sławomir Ciecierski, Bogdan Kościelny, Filip Jankowski, portalpolski.pl.